tyle skutecznie, że wpuścili Niemców do opuszczenia ich pierwszej linii. Generał był wśród swoich żołnierzy. Osobiście wskazywał cele artylerzystom. Żołnierze widzieli, jak sam na pierwszej linii prowadzi ich do ataku. To była szaleńcza walka. Strzelanie z małej odległości. Granaty rzucane w grody strzeleckie. Granaty rzucane zabudowane. Tutaj każdy walczył z każdym. A na cenę zaczynającym lotnisku. Na czele żołnierzy, którzy walczyli od początku września stał generał Wołczyk. Wspierani przez polską artylerię, wspierani przez działka przeciwpancerne, Polacy parli przez Łomianki. Jego żołnierze